O, dzień dobry, Kaziu. Co u ciebie słychać? Dzień dobry, panie Wiesiu, dzień dobry. W sumie... Musisz mi powiedzieć, co tam się stało. No przecież mówię, że nic się nie stało. To nic się nie stało, tak? Ty nie rozumiesz! Ten taniec to jest moja jedyna szansa. Nie chcę, żebyś się wtrącał. A teraz to już trochę za późno. Bywało lepiej. Co? Pokłóciłeś się z tą fajną dziewczyną, która u ciebie bywa? No to też, to też. Oj, młodość, młodość. Słuchaj, wpadnij do mnie po południu. Pogadamy, pogotujemy, poczujesz się lepiej. Na pewno coś uradzimy. Dziękuję za zaproszenie. Na pewno wpadnę. Hello, mordy. Hej. No co tam, dalej ciche dni? W sumie może to i lepiej trochę od trutki na ten romans lato. No ale aż tak słodcy to nigdy nie byliśmy. Może to i lepiej. No ale no co z wami? Szkoda gadać. Lepiej mi powiedz, co my robimy w środku wakacji w szkole, co? Chciałabym ci powiedzieć. Też bym chciał to wiedzieć. Idziemy. Tragedia. Dobra, chodźmy. Proszę o ciszę. Halo. I o zachowanie godne tej placówki. Fajnie, że zdecydowaliście się wpaść do szkoły, mimo że są wakacje. Zastanawiacie się pewnie po co i czy te warsztaty, które dla was wymyśliliśmy, będą na tyle atrakcyjne, że siedzenie w szkole w środku lata naprawdę się wam opłaci. Na 100%. Otóż postanowiliśmy dać wam szansę. Szansę na spotkanie z tymi, którym się udało. Bo nie marnowali czasu jak wy na głupoty i nie rozpraszali się tym, co nieważne. Zapraszam naszego gościa. Cześć, siema. Fajnie, że wpadliście. Mi do budy by się nie chciało przychodzić w wakacje. Hej, 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 hej. Nie. Źle. Źle to... i źle. To może spróbuję jeszcze raz. Mógłbyś, ale jaki jest sens? I tak się nie uda. Siadaj, pała. Spokojnie, mordo. Mojego wyniku i tak nie przebijesz. Idę na króla strzelców. To już 14. Chciałbym się podzielić z wami kilkoma radami na to, jak, w jaki sposób, rzecz jasna, poza dobrą zabawą możecie wykorzystać wakacje. Tak. Zachęcę was do udzielania się społecznie, żebyście mogli zobaczyć, że pomaganie jest fajne. O, prawda? Naszemu gościowi chodziło o to, żebyście zmienili swoje życie, żebyście przemyśleli, co jest... Halo? No, tak. Żebyście zmienili życie na lepsze. Otóż to. Żebyście zrozumieli, że to jest to. Mówię. Że to jest to. Jak to mówi młodzież? Spoko. LOL. XD. No co? No nie wiem. Kurczę, on ma rację. Kompletnie nie powinniśmy marnować czasu. Przecież latem można tyle zrobić. Ja w ogóle muszę znaleźć jakąś pracę. Wiem! Mogłabym pracować jako kelnerka. Każda kobieta, która osiągnie jakiś sukces, ma w życiu pracę kelnerki. Albo wolontariat. Będę mogła czytać dzieciom w przedszkolu. Albo jeszcze lepiej, będę wyprowadzała pieski i w ogóle zwierzęta ze schroniska i połączyła przyjemne z pożytecznym, no bo wiecie, i sport, i zabawa, no,
Wchodzicie w to? Nie no, dzieci to chyba tak średnio, co? Nie wiem, no myślę, że z psami to bym się dogadała. Chociaż w sumie zastanawiałam się ostatnio, czy by nie wrócić do fotografii i nie polecieć na ten kurs. No, to spoko pomysł. Słuchajcie, chodzi o to, że po prostu, ja wiem, że ty chcesz sobie pójść na warsztaty, chcesz gdzieś pracować, tylko nie zapomnijcie o tym, że mamy razem wyjazd w wakacje, okej? Okay? No co w życiu? No co ty? Chociaż wydaje mi się, że do tego wspólnego wyjazdu to raczej nie dojdzie. Ja uważam, że jesteśmy najlepszymi kumplami. No pewnie, kurwa. Ej, ale co jest? Przecież nie rozumiem. To on ustalał tak, że jedziemy razem. Chciał, żebyśmy jakby grupą razem coś zrobili, a teraz... No, tamtego Piotrka już nie ma. Pogódź się z tym. Kazik, powiedz coś, no. Mi to się wydaje, że będę miał bardziej atrakcyjne wakacje, niż bym tego chciał. No i doigrałeś się. Kazik, ej, no! Kazik! Co jest, stary? Halo! Także zapraszam do dyrektora. Dyrektor zajmie odpowiednie stanowisko tym, co chłopak zrobił. Jest mi bardzo, bardzo przykro. Nowak do dyrektora. Zapraszam. Stój prosto, no ja nic nie widzę! Gdybym mógł, to chyba bym stał raczej, nie? No, gdybyś ćwiczył tyle co Kazik, to byś nie miał z tym problemu. To akurat nie jest najlepszy przykład. No właśnie. Właśnie. Przecież ty tam byłaś. Możesz powiedzieć, co tam się właściwie wydarzyło? Nie wiem. Zapłaci za to. Idziemy. Co ty zrobiłeś? Nic, jest git. Ale Kazik, no... Ufasz mi czy nie, co? No, to chodź. Ufasz mu? Kazikowi? Serio? Przecież on by za nami w ogień skoczył. Co ty już nie pamiętasz, jak tobie z fizyką pomagał, jak mi pomagał, jak Piotrka krył? No pamiętam, ale wy nigdy nie myślicie rozsądnie wtedy, kiedy trzeba. A, no tak, bo wy myślicie. Dobra, nie mamy teraz na to czasu. Co tam się stało? Gdybym ja wiedziała, nie wiem, serio. Nie dobra, mówię nic. Chodź, spróbujemy jeszcze raz. Chodź, mogę. Dobra. No. Czekaj, to... Wezmę tu jedno. O, no, czekaj, trzymasz? Jesteś? No, widzę... Widzę, że nic nie widzę. To może byśmy tak... Mówię ci, młody, nie musisz mi nieść torby ani wyprowadzać psa. Swoją drogą tych rzeczy nie mam. A koszul do pralni i tak nie noszę, więc... Lubię cię, tak po prostu. Ale że jak to? Po prostu cię Piotrek, lubię. Piotrek, dobrze jesteś, słuchaj. Musimy pogadać, chodzi o Kazika. Piotrek, musimy lecieć, wiesz? Stary, okay. Ty jest nasz kumpel, chwilę tylko. Piotrek, serio. Nie mamy czasu, sorry. Nie możesz chwili Piotrek. Zostać? Minutę. Stary, przepraszam cię, naprawdę. Serio, stary? Serio? Dobra robota, panie kolego. No i co jest? Co ci powiedziała? Przeżyłaś, stary? Ej, no słuchaj, nie martw się. Pamiętasz tą moją sytuację z telefonem? No i wtedy też myślałem, że już jest po mnie i co? Rozeszło się. No właśnie, no będzie dobrze, zobaczysz. No nie wiem. Zawiesili mnie do odwołania. Idziemy stąd? Wiecie co, to ja już się będę zwijał. Na razie. No co? No zrób coś. Zrób coś. Kiedy wy jesteście za zgodni? Sam jest sobie winien. Ja przez niego też mam kłopoty. Kazik ma rację. Kobiet po prostu nie da się zrozumieć. Ja też nie wiem. No i co z tym teraz zrobisz? Nie wiem. Kurczę, przecież my jesteśmy taką fajną paczką. No nie ma drugiej takiej, przecież to nie może się tak skończyć. Ej, dobra, w plenie ogłoszonych kobiet. Thank you.
Dzień dobry, ja dzwonię w sprawie ogłoszenia. I'm going now to hear it better. Cause it reminds me of my home. And every time I see it clearer, it begins to fade away. It's like I'm stuck here in the middle of what's going on around me. Oh yeah. This is how I've been staying on my feet. This is how I can tell you I'm on my way to a better place for both of us. To nie chodzi o to, jak wyglądasz, tylko kim jesteś. Jeżeli sam nie zaczniesz siebie szanować, to inni też nie będą, rozumiesz? Ale świetny zegarek! Gdzie ty go kupiłeś? Jest super! To Kasia. O. Co wy tu robicie? No chodź do nas. Czekaj, tylko odpiszę i... Potem odpiszesz, chodź. Nie potem, tylko teraz. Odpiszę i już do was podchodzę, okej? Ja idę! I'm in town, I get an ocean. We both walk the same ground. Been traveling all over, searching far and away for a sign to lead me straight. We walk together down the streets of our home.